Witam Was wszystkich akwarystyków. Kupiłem sobie akwarium w 2014 roku w czerwcu. Teraz jest 2015 lipiec. O pojemności 450 litrów. Długość ma akwarium 150 cm, szerokość 50, wysokość 60. Chciałem porozmawiać o żarówkach T5. Bardzo ładnie świecą. Podobają mi się te piątki. Ładnie, tak jak widać tu na co nagrywam. To jest mój pierwszy film, co nagrywam. Chcę wam pokazać, jak te piątki świecą bardzo ślicznie. No, ale tylko jestem troszeczkę problem z tymi T5, bo te żarówki T5 mają długości 1,15 m. No to jest ten problem, bo to jest 1,15 m, to brakuje troszeczkę po bokach mi tego światła. Wiadomo, że teraz mi porosły mi roślinki. Na początku nie było tych tak bardzo roślinek, bo mniej było, ale zawsze było, zawsze mniej dochodziło światła, a teraz w ogóle nie dochodzi, nie? Ale zawsze mi po bokach mi ten, a po środku zawsze się świeciło mi światła. Te piątki bardzo ładnie świecą. Podobają mi się. No i miałem sobie kupić jeszcze dwie sztuki kiedyś, ale później zrezygnowałem, bo za małe są, nie? Bo nie dochodzą mi do końca, nie? Zacząłem szukać po sklepach zoologicznych jakieś inne żarówki takie. Później zacząłem myśleć o LED-owych. Też były, ale też tak w sklepach szukałem zoologicznych. No to były LEDowe, ale 1,20 m, to stwierdziłem też, że tak za bardzo za mało. Mówi, że dadzą radę. Ja mówię, że za bardzo nie, bo i 20 W paliły te LEDowe, nie? Ja mówię, to 20 W to będzie za mało, nie? Żeby oświetlić 450 litrów, nie? Żeby mi. On mówi, że dwie żarówki kupić LEDowe, ale ja mówię, i tak to będzie za mało. No i tak to pomyślałem, wejdę sobie w internet. I sobie poszukam, nie? Na początku myślałem, żeby sobie zrobić, nie? Tak kombinowałem z Stasiem, nie? Ale nie miałem czasu za bardzo, tak odkładałem, że będę sam sobie zrobię. I w końcu mówię sobie, kupię te żarówki LEDowe. Kupiłem, jutro będę miał na Allegro sobie zamówiłem, nie? Ale też coś długo szukałem z powodu tego, że tu te żaróweczki, ja pan pokażę, tu na te boczne uchwyty szukałem, te boczne, takie aluminiowe, tu boczne, tu były, tu wszystko w internetach, ale na tych bocznych nie było, dopiero po jakimś czasie gdzieś tam znalazłem, proponowali mi tu uchwyt wstawić, tutaj uchwyt mi kazali wstawić. Na te LEDowe, a ja mówię, to że wstawię, no to co, że wstawię, mówię, ale po jakimś czasie może jak mi się spodobają te LEDowe, będę chciał zlikwidować, to ja mówię, w powietrzu je wstawię. No a później do innego producenta też dzwoniłem, mówi, że po środku, tu gdzieś tak na tej blasty po środku oddałem, ja mówię, rozebieranę mam to wszystko, mówię, będę chciał umyć akwarium w środku, albo nieraz się tak mówię. No to rozbieram, chcę przesunąć żarówkę, bo to też to przesuwam sobie. No to nie przesunę, mówię, kurde, będzie mi to wszystko ten przeszkadzało, mówię, nie? No i w końcu znalazłem właśnie te żaróweczki. Jutro mają mi przysłać. Jutro będę miał przysłane, nie? Jutro odbiorę na tym, tu, te właśnie będzie fajnie, tu taką blaszkę, mówi, że jest wszystko po bokach. No to mnie ucieszyło. Zobaczymy, jak to będzie działać. No. I jestem zadowolony z tej piątki. Zobaczymy, jak z tych LEDówek, nie? I wam pokażę, w drugiej części wam pokażę, jak te LEDy się świecą elegancko. I zobaczycie, bo tutaj właśnie nie dochodzą mi te LEDowe. Znaczy, te piątki nie dochodzą mi. Tu jest trochę ciemno, tak. Bo brakuje tego odcinka, te 15 cm tu brakuje mi. No, a ja znalazłem LEDowe
światła 1,45 m, a te piątka jest 1,15 m, nie? No to akurat producent mi mówił, że fajnie będzie świeciło od końca do końca akwarium, mówi, że całe akwarium mi fajnie oświeci. Na razie zamówiłem jedną żarówkę, świetlówkę LEDową, zamówiłem jedną, bo z powodu ona sporo kosztuje, 360 zł jedna sztuka, na razie jedną na próbę, praktycznie jak będzie dobrze świecić, no to może drugą zamówię. Na razie jedną, zobaczymy jakie oświetlenie ma, czy lepsze od tych, te piątki, czy co, zobaczymy, nie? Obejrzymy, nie? Ale te piątki ładnie świecą, polecam. A jak ktoś na przykład roślin nie ma, bo co, to też polecam, no bo to nie trzeba, ale jak jest dużo roślin, to za słabo. Ale myślałem, żeby kupić sobie te piątki jeszcze dwie, ale stwierdziłem, troszeczkę za dużo poboru prądu by wyszło, byłoby razem, bo jedna te piątka 54 W, jakbym miał 4, to 216, to jest sporo, nie? A te świetlówki LEDowe to pobierają prąd 42 W, a palą jako 80 W, jak ta piątka, tak mi tak powiedział producent. No to będą mocniejsze jak od tych 54 W te piątki, nie? Tak sobie pomyślałem i spróbuję, zobaczymy, nie? Najwyżej następny razem wam nagram i pokażę, jak te piątki, te LEDowe świecą. To na razie pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć.